Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się w grze Loop Hero i cóż, może to już dziś nadszedł wielki dzień, gdy przejdziemy rozdział drugi. Ale tak, na wstępie chciałbym tylko wam powiedzieć, że pora ulepszyć trochę chatkę zielarza. Wiecie, po prostu stwierdziłem, że to będzie najlepsza opcja. Potrzebujemy więcej mikstur i w ogóle, więc ja. Coś mówi, że to może nam pozwolić przezwyciężyć. A jest tu teraz dużo więcej miejsca. Żeby wyrazić moją wdzięczność, podam ci przepis leczniczy. 15 cytryn, 2 łyżki miodu, 3 główki czosnku i 10 irs fuit. Czyli to było 10 irs, nie jestem pewien, to jest taka jakaś miara zboża. Wrzuć to wszystko do garka i pozwól się temu trochę pogotować. Okej. Najlepsze remedium na sore joints. Nie pamiętam, co to jest. To po prostu powiem wam szczerze, no nie przygotowany do końca, ale okej. Nie patrz tak na mnie. Będziesz mi dziękował za 15 lat. Czy coś, czy jakoś tak. Dobra, mam pierwsze ulepszenie. I jak widać, można kolejne. Więcej będziemy dostawać teraz na każdym powrocie do obozu. Jeden więcej procent leczenia. Nie jest to nic wielkiego, wiecie, ale ulepszamy, bo coś czuję, że te mikstury naprawdę będą nas ratować przy starciu z bossem. Więcej flakonów oznacza więcej mikstur. Każdy łyk, czy każde śrubnięcie, jak zwał, tak zwał, zwiększa swoje szanse od powrotu w jednym kawałku. I przynoszenia większej ilości ingredientów, czyli to było chyba składników, oczywiście. Dobra. I teraz. Oj. Teraz już więcej nie zrobimy, ale dobra, to jest zrobione. To teraz, czy możemy postawić jeszcze coś innego? Z tego co widzę, to nie przez kamienie i kulki ewolucji. Dobra, trudno. W jakim dość wypadku wyruszamy znowu na ekspedycję? Żaden Maze of Memories. Powiem wam szczerze, ciężki wybór, bo to jest super, ale arsenał musi wydaje przydatniejszy trochę. I teraz tak, Oblivion koniecznie, pustynie i lasy, tak. To bym jednak brał mimo wszystko. Cmentarze, powiem szczerze, nie wiem, czy są aż takie potrzebne, więc pozwólcie, że akurat cmentarz odpuszczę. Wezmę sobie z tego wampierza. Po prostu chciałbym spróbować tym razem zrobić mocniejsze wioski. Wiecie, liczyć na to, że może dzięki temu uzyskamy jakieś tam na tyle fartowne rzeczy, że no poradzimy sobie z tym jakoś, dobra. Możemy jeszcze dorzucić coś? Mam 9 kart. Oblikon, żeby trochę przyspieszyć wszystko. I niby latarnie, ale czy jest sens? Nie, dobra. No i powiem szczerze, jeszcze jeśli chodzi o te świątynie, przekonałem się, że potrafią dosyć mocno nawet pomóc, więc tak. I jeszcze odnośnie arsenału. Sprawdziłem go trochę też na pozostałych klasach i powiem wam szczerze, jeśli się nie mylę, podkreślam, jeśli się nie mylę, bo mogę się mylić. Głównie dlatego, że nie zapisałem. Z tego co pamiętam, łotrzyk dostaje amulety. Czyli inaczej mówiąc, wiecie, HP takie jak nekromanta, tym samym jeśli to zdobędzie, to można już nimi spokojnie grać na, jak to się nazywa, na pustyniach. Pewnie natomiast dostaje hełmy, które nie pamiętam co robią, to powiem wam szczerze. Ale pamiętam, że są hełmy, więc dobra, bez zbędnego gadania, ruszamy ponownie nekromanta, nie na Lisza, tylko na rozdział drugi. I tak, arsenał. Powiem szczerze, mógłby już zarzucić, ale nie jestem aż tak przekonany, czy to jest dobry pomysł. Pamiętajcie, o co zmniejsza jakość, chociaż dobra, co mi tam szkodzi, zrzucamy od razu 4 do obrony. Na pewno to pomoże trochę przeżyć. I przy okazji tarczki też, z tego co pamiętam, mają bardzo fajne bonusy. Dobra. I tu mamy gorsza tarczka, to kombat prędkości ataku. Niech będzie. Niech będzie po prostu. I oczywiście pustynia. Oj, uwielbiam pustynię. I to mówiąc szczerze, po prostu je uwielbiam, bo są super przydatne, dobra? O, jakie piękne.
Jakie piękne miejsce. Dobra. A podłączę jeszcze jedną sprawę. Nie wiem czemu dla mnie to było za głośne, muszę je przyciszyć. No i dobra. Skoro to już zrobione, to skupmy się na... W sumie na czym się zawsze skupiamy. Mamy wioskę. Wioska. Mogę tego później żałować, ale niech będzie tak. Po prostu... Powiem szczerze, zauważam to, że jeśli chodzi o te wioski, to... Znacznie lepsze nagrody są. Nie trochę. Naprawdę znacznie. Bardzo dużo. Nawet mógłbym powiedzieć, lepsze nagrody właśnie jest za same w sobie osady, które są pod kontrolą wampirów, więc te... Po prostu... Nie ma co... Cię okłamywać. Jeśli chcecie dobre rzeczy, naprawdę polecam stawać te wampiry. Ale rzecz nie ukrywam, są trochę wkurzające. Dobra, mamy już miejsce na combo z wioską. No wiecie, na bossa. Może coś czym teraz, ale w ogóle patrzcie, jakie ładne są teraz te miksturki. No, zmieniły się i to bardzo, te butelki. I 6 użyć. Czuję, że same w sobie te rzeczy mogą zagwarantować mi nawet przeżycie. Ale kto wie, może jeszcze jakoś uda się to wszystko dobrze skombić z czymś. Nie wiem, dostać jakieś porządeczne trajce, a nie. Jakieś badziewie jak zwykle. Przykładowo szybko dostanę coś, co zwiększa mi magiczne HP, albo... Co tam jeszcze takiego fajnego było? No szybko dostanę to coś, co tam... Jak to się nazywało? No, to coś, co tam daje chyba... Max szkieleta? Ta chyba była taka umiejka, wiecie. Ja to zobaczymy. Quality level i więcej obrony, no to się nazywa dobry wybór. Defense i regeneration, nope. I teraz jeszcze jedna rzecz. Jeśli chodzi o świątynię, chciałbym postawić wszystkie na linii takiej, żeby trafiały na obóz. Przy walce z bossem naprawdę to jest bezcenne, więc tak. Lasy musimy robić tak, żeby nie były na linii tej, żadnej. Znaczy tak, żeby były właśnie na... Nie mogą być na tej linii i na tej linii. No i oczywiście tam po mniejszych innych, ale to już akurat ogarniam, dam radę zrobić w ogóle. Teraz zostawiamy pustynię, żeby tylko wrogowie mieli mniej życia. Co prawda to też powoduje, że my mamy dużo mniej życia. I jest to trochę niebezpieczne, ale... Nie jestem w stanie powiedzieć, że to aż takie nie jest groźne. Jak widać, jesteśmy w stanie na tyle szybko przywoływać szkielety, że część ataków nawet w nas nie jest zmierzanych. Co prawda nadal otrzymujemy obrażenia, ale... No 6 mikstur, które leczą teraz 7% max HP. Inna rzecz, czy tam 7%? Tak, 7% max HP, kiedy życie jest w niebezpieczeństwie. Wiecie, nie jest tu jeszcze nie wiadomo co, ale i tak przydatne, przyjemne. I co my tu mamy? Dużo większy poziom szkieleta. Dobra. Kolejna osada, super. Postawiam tu. I od razu powiem szczerze, obliwionym top. Z doświadczenia już zauważyłem, że po prostu... Jak to się nazywało? Po prostu, no, kradzieje. Tak, chyba tak się na nich mówiło. No, złodzieje, kradzieje, rozumiecie, co powiem dzieci. Mają tendencję do niszczenia mi najbardziej kluczowych dla mnie przedmiotów, więc to... Przeżyję wszystko, byleby tylko mi nie zabierali czegoś, co... Farmiłem długimi godzinami, byleby tylko przeżyć. O, dobra, mniejsza z tym. Dobra. 4 szkielety. Przyzwoite quality. Jeszcze lepsze, bo daje jakieś bonusy i też ma max szkieleta nadal. Więc dobrze. I mamy już traita. Super. Nie. Oczywiście, że wskrzeszenie. Trochę się zawiodłem, bo naprawdę... Mówię wam szczerze, liczyłem na jakieś porządne, fajne rzeczy. No, dostałem jak zwykle. Nie najlepsze, ale wskrzeszenie. Jeśli uda się utrzymać do bossa, może być naprawdę... Po prostu zbawienne. Gorsze, to nie ma co. Nie jest na linii obozu. Na szczęście nie, więc na spokojnie mogę tutaj sobie układać lasy w takim czymś. Dobra, i co my tu mamy? Quality, evasion, regeneracja. Mnóstwo różnych fajnych rzeczy, ale nie ma. Nie ma max skeletons.
Jeszcze będę musiał się zastanowić, bo jednak taka spora banda szkieletów będzie nam potrzebna później, więc te... Po prostu... Nie wiem, czy to jest rozsądne. W jakikolwiek sposób... Po prostu usuwać cokolwiek, co daje bonusy do szkieletów. Maksymalnych. Dobra. Ale mniejsza o to. Naprawdę jeszcze mamy dużo czasu, żeby się tym zajmować. Myśleć o tym, więc... Tak. Nie jest źle, damy radę i w ogóle. To zabiera za to quality, ale daje level i inne rzeczy. I akurat w tym przypadku jestem w stanie powiedzieć, no muszę. I tutaj chyba też to w takim razie zrobię, żeby tak mniej więcej wyrównać te straty i zyski i wszystko, dobra. Teraz jak to działa? Oj, powiem szczerze, to jest problem, że nie pamiętam jak to działa, więc... Dobra, dla bezpieczeństwa postawię to tutaj. I dobra, to już załatwione. I teraz tak, co jeszcze takiego było do zrobienia na szybko, bo już nie pamiętam. Dobra, nie, wybacz, naprawdę nie pamiętam. Życie było chyba zagrożone z tego co widzę. Znowu? Dobra, wiecie co, nie rozumiem kiedy on naprawdę używa tych mikstur. Naprawdę tego nie ogarniam, więc co? I obrona 12 zamiast 5, no oczywiście, że muszę brać. Dobra. Las i Ficket, czyli to też są jakieś takie lasopodobne coszki. Nie pamiętam do końca nazwy. Ale tak. Dobra. Niestety nie ma świątyń. To trochę jest niepokojące, ale... Nie ma też co narzekać i przesadzać z tym, że nie ma świątyń, to jest jakaś tragedia czy coś. Więc dobra. Ej, coś mówi, że te moje szkielety są za słabe zdecydowanie. Mam lub trzecie, nawet nie mam mocy 3 na szkielecie. Łączna moc tutaj jest zdecydowanie większa, więc co? No, od razu lepiej. Ale no, wracając do tematu. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli do pętli, powiedzmy, piątej, nie będę czuł, że mam dobrą sytuację, przewagę w poziomie i ilości szkieletów nad tym wszystkim, co raczej będziemy zmuszeni się wycofać i zrestartować podejście. Wiecie nie to, że ja będę tutaj teraz narzekał i chciał to zrobić tak celowo po to, żeby przedłużyć odcinka czy coś, ale... No mówiąc szczerze, po prostu czuję, że jednak podejście musi być naprawdę dobre i idealne od początku. Żeby mieć szansę, nie się tak po prostu załamać jak ostatnio, że o nie, nie udało się czy coś. Chociaż z drugiej strony też nie ma co narzekać, bo ostatnio naprawdę dobrze poszło. No i to wskrzeszenie też może być znakiem, że to jest jednak dobre podejście. No i to, żeby było więcej mikstur. Dobra, dobra. Pierwsza wioska się już ulepszyła. Gdy się pierwsza się upgrade'nęła, że tak dziwnie powiem, to już tak dobrze. Okej, okay, skeleton level. Max skeleton. Quality mogą mieć jeszcze 15%. Wtedy będę dostawał znowu tylko zwykłych. Będę za to większą regenerację, nie będę miał uniku. Wiecie, nie no. Nawet jeśli quality mam obniżyć, no to... Czuję, że po prostu potrzebuję dużo szkieletów. Chociaż quality też by się przydało, więc no. Lada mam na scenie moment, w którym będę musiał mocno balansować pomiędzy ilością a quality. Chociaż w sumie ile ich teraz mam? Jak tak patrzę, 4. Wiecie, im więcej tym lepiej, tak poniekąd, bo w sumie jak miał ich naprawdę dużo, to pomyślcie sobie, żeby mógł tak wywołać sobie potem tych szkieletów, czy czy łuczników albo magów, a oni z tego co zapewne sami pamiętacie, no, potrafią naprawdę ratować sytuację, to jest pierwsza sprawa, a druga są nietykalni, więc... Na starciu z bossem mieć takich szkieletów, łuczników, przyjemna sprawa. Tylko no, żeby to zrobić, to jednak jestem zmuszony do tego, żeby mieć wysoki limit, w sumie nawet nie pamiętam ile trzeba. Nie wiem, może 5 szkieletów jest w stanie stać tutaj? Może to było 4? Nie, nie wiem po prostu.
Wiem tylko, że jak tutaj zabraknie, to się pojawia tamta fajna lista. Dobra, mam pierwszą świątynię. Postawiam na tej linii, bo jest taka najbardziej bezpieczna poniekąd. Nie to, żebym lubił świątynię i żebym uważał, że one są czymś naprawdę super. A wiecie, zostawiam... No z własnego doświadczenia, powiedzmy sobie szczerze, taka świątynia mi ostatnio właśnie tego Lisza, czy Licza, ale nie jestem pewien, jak prawidłowo wymówić. Ale po prostu mi dobiła, więc no, przyjemna sprawa. Teraz tutaj, żeby jeszcze więcej... Nie, dobra, nie potrzeba więcej nad tym. A może teraz znaleźć jakieś inne miejsce, które by tam pokrywały dużą dawkę pól. Tutaj niech będzie, dobra. Wielkiej różnicy mi to i tak nie zrobi. Au. Szybko się przebijają. Nie, oczywiście we mnie trafia świątynia, bo jakby inaczej. No i topicie mikstur z nieznanych mi powodów. Chociaż nadal, niech sobie je piję. W sumie mimo tego, że piję, to i tak widać, że dalej zostawiam trzy sobie na jakieś krytyczne momenty. I mam level upa. O. To. To jest akurat dobre, bo jak szkielety będą dobijać, będą się wzmacniać i leczyć. Więc no, super sprawa. O, jeszcze większy poziom, dobra. Nadal niestety nie mamy czwórki, jesteśmy na czwartym lupie. Ale dobra, powiem wam szczerze... Prawdopodobnie jestem w stanie jeszcze to przetrzymać. Wiecie, wiecie, ten przebieg. Jest naprawdę... solidny. Nie powiem, że dobry, ale solidny. Przy czym solidny naprawdę... W tym znaczeniu, że jednak... Mam perki, które na bossie mogą być naprawdę niedocenionym wsparciem. W sumie wielkim wsparciem, pewnie powinien powiedzieć. Ale dobra, mam też Hungry Groove. Dobra. Więc jest to zrobione. Tutaj kolejne. W sumie nie wiem, czy jest sens. Tja. Póki co się z tym powstrzymajmy. I zobaczmy, co my tu mamy. Więcej magicznego HP, ale kosztem innych rzeczy. Różnica jest zbyt niska. Tak niska. Niska. Żeby się tak naprawdę to opłacało robić jakoś szczególnie, więc tak. Atak speedy. Niebezpiecznie się zbliżamy już mało do granicy, ale okej. Mam dwa obliwiony, ale nie mam na co ich używać. Nieźle. Dobra. Czy wiecie, co tak naprawdę jest największą naszą szansą na to, że się uda i to dobrze wszystko rozwiązać? Jak tak obserwuję i w ogóle w moim odczuciu? Właśnie to, że mamy te wioski. I to, że mamy dwa perki na czwartym lupie. Jeśli uda się na szóstym, powiedzmy, zrobić trzeci perk, to będę wiedział, że już jest dobrze. Maksymalnie bym powiedział, że musi mieć czwarty perk. Czemu nie czwarty, tylko ten trzeci perk. Powiedzmy do siódmego, ósmego. Jeśli do tej pory naprawdę nie będzie, to już nie ma sensu. I co my tu mamy? Trochę mniejsze, daje jakieś pozytywne inne rzeczy, nie? Obrona taka sama, inne efekty oczywiście, że zarzucę. Dobra, rozwalać to prędzej. A, obniżę trochę poziom, z tego co widzę, ale atak speed, regeneracja, więcej magicznego życia i koalicji. Wiem, że obniżenie poziomu może być niebezpieczne. Dobra. Kolejna wioska, zwampiryzowana. Dobrze. Ale też nie ukrywam i będę z wami całkiem szczery w tej kwestii. Nawet jeśli jest, powiedzmy, właśnie poziom bardzo istotny, to quality z drugiej strony pozwala trochę polepszyć. Jeszcze więcej magicznego HP, no i 4. 4 na poziomie znowu nie ma quality niestety, ale to aż za dobrze wyglądało sam quality. Musiałbym usunąć jedno z Max Skeleton, ale jeszcze pomyślę. Bo to Max Skeleton w takiej formie, w jakiej jest, jest też bardzo przydatne, delikatnie mówiąc. Listen Quality pozwala dać naprawdę potężnych szkieletów sobie na wsparcie. No, kogo ja tu będę próbował okłamywać? Po prostu wiecie, sami już dosyć dobrze, że no... Taki szkieletowy obrońca czy mag znacznie skuteczniej unicestwiają wrogów niż takie zwykłe kościelce, które tutaj widać. I znowu zaczyna się klanie
z nieznanych mi powodów. Dobra. Okej, okay. Regeneracja mniejsza, większa attack speed, nie ma uniku. Chyba tu daje 0,23 poziomu, tutaj daje uniki, prędkość ataku. No cóż. Naprawdę, powiem wam szczerze, to jest dla mnie ciężka decyzja, co mam zrobić. Raczej oczywista w tej kwestii, że jednak bez quality to też padniemy. Tak jak ostatnio. 16. 16 w obronę, zdecydowanie. Jakaś fajna rzecz. Max szkielety, pięknie taku nie. Jest max szkielet, no. Wiecie co, nie ten efekt, którego szukam najbardziej teraz. Więc też nie będę tak się pchał na to. Mam 3 szkielety. Co też nie jest takim złym wynikiem. Oj. Kolejna wioska. Czy to ma sens? Powiem wam szczerze, nie wiem. Dużo już tych wiosek udało się natworzyć. Może jedna dokładnie tutaj. Znowu to unicestwie, bo nie chcę ich. To tutaj tak, żeby po prostu było. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra. O, jest świątynia. Jest kolejna świątynia, dobra. Żeby nie przechodziło przez granicę lasów. Mógłbym tak zrobić. Tylko czy tutaj nie, na tej linii nie ma nic groźnego, więc tego by mi przykrzyło życie. Tutaj niestety jest linia lasów. No ale niestety. Tutaj. Dobra. To żeby po prostu, wiecie, było jak największa szansa na starcie z bossem. Może mi to zabić, owszem. Ale też może mnie ocalić poniekąd. Dobra. Idziemy na dalej. Przed siebie. Lub piąty, siła szkieletów 4. Nie jest dobrze. Dobra. Wszystko jest w porządku, tak długo jak bohater nie będzie chlał mikstury. Bez powodu. A jak widać, póki co nie chleje, więc jest bardzo dobrze. Mniej, nie warto. Dobra, dobra. Kolejna pustynia. Kolejna osada, nie, nie, wiecie co, nie. I może to będzie mi przykrzyć życie, jak mówiłem, ale to jest już ostatnia linia, na której mogę kłaść świątynię, więc te. A taki lasek, w sumie można tutaj, bo czemu nie. Zwykła wioska, może później, na razie mam wystarczająco dużo tego i tak. Więc dobra, skupmy się na tym, żeby inne przydatne rzeczy robić. Jak na przykład kolekcjonować własne ciśnienie lasy. Bo jak wszyscy wiedzą, lasy to są po prostu najlepsze rzeczy dla nekromanty. Co prawda zwiększają tylko prędkość przywoływania szkieletów. Bezpośrednio szkieletom nie pomagają. Ale co mnie to, że nie pomagałem szkieletom, jak dzięki temu po prostu nawet jeśli jakiś padnie, to Trimiga go odnowię i po prostu nie ma problemu. Dobra, jest jakiś obszar, który by się przydało tym objąć. W sumie ciężko znaleźć jakiś naprawdę dobry. Ale jednak Evilge bym wolał tego nie dawać. Bo wiecie, no. Dobra, no nie ma dobrego miejsca, to niech będzie tutaj po prostu. Niech się gra cieszy, że coś stawiam. Dobra. Jak to działa? A, okej. Okay. Jakiś dobry pierścień? Tam quality. I skeletal level. Zmniejszam ilość szkieletów. Zwiększając tym samym quality do 34%. 17 i skeletal level, jeszcze tutaj też, jeszcze obrona, wiecie co?
Pomału to zaczyna się układać. Nie będę ukrywał, że jest super idealnie coś. Ale pomału zaczyna się układać nawet na potencjalnego boss killera. Jeśli tylko będę farta i nie będę trafił na to, że to ciągle będzie unikać. Znaczy nie, dwa szkielety zdecydowanie za mało. Teraz właśnie widać już mocno, że jeszcze szkieletów mam zbyt mało mi. I zaczyna chlać mikstury z nieznanych mi powodów. Zna się na tak speed, nie. Nie. Dobra. Tutaj 10 samą quality, nie. 90 jakieś inne rzeczy, nie. Ale tak, następna rzecz, którą muszę jakoś rozwinąć sobie, to ilość szkieletów. Bo teraz widać, że na dwóch nie pociągnę za długo. To też mówiłem wcześniej, ale no. Quality mi po prostu zachęciło do tego, żeby jednak zmienić zdanie. No dobra, tutaj. I chyba najspokojniejsza walka, jaka istnieje. Gorzej, że szkielety mi szybko padają, strasznie na nich. A co dziwić, jak mam czwórkę przy mocy lupu, że tak nazwę, 6. Teraz zdecydowanie mogę powiedzieć, że co by się działo, nie działo. Chociaż wszystko zaczyna się układać, to muszę podniwestować mocno, nie tylko właśnie w ilość, ale też w siłę szkieletów. Chociaż albo jedno, albo drugie może by mnie zbawiło. Najpierw oba. Cóż. Wygląda na to, że nie będzie dzisiaj bossa. Postaram się dostarczyć te wszystkie towary, więc trzeba będzie to. Nawet i ucieczką się będę ratował, a widać, że padnę. Mam jeszcze wskrzeszenie, co? Spróbujemy w ten sposób podejść. Ale tak, zepsułem. Podejście mogłoby mieć sens, jednak no, widać, jak bardzo zepsułem. Dobra. No nie. To nie ma sensu akurat. Dobra, co tu jeszcze mamy? Okej. Znaczy co teraz może, powiem wam szczerze. To podejście chciałbym zakończyć po prostu przez dotarcie do obozu, żeby nie marnować czaszek licza. Ale niestety, prawdopodobnie i tak padniemy. Mógłbym to sobie ułatwić, oczywiście niszcząc niektóre przeszkody, ale... No i tak raczej nie będzie miało wielkiego znaczenia. Oczywiście. Oczywiście, po prostu. Dobra, trzeci perk. Na pętli szóstej, tak jak mówiłem. Co drugi szkielet daje plus jeden do magicznego życia. No. Przyjazne, naprawdę przyjemne, fajne, ale widać, że to już po prostu... Niestety. Przegrane. Żeby nie było, oczywiście mogę próbować i w ogóle, ale... Po prostu da się zauważyć, da się wyczuć. Dobra, kolejne lasy, tak, super. Kolejne pustynie. Ale co z tego, jeśli tak zepsułem takie... Taki dobry przebieg. Straciłem już wskrzeszenie. A pozostałe perki, no przecież by trochę za późno, żeby to miało wielki sens. I poziom szkieletów nadal jest wątpliwy. No i cóż. Chociaż w niektórych starciach sobie jakoś tam radzę. No. Widać, że szybko padają, więc co. Okej, coś jeszcze takiego. No tu akurat wiem, że na linii było tego. Ale cóż. O, książka na 8 poziomie. Co prawda nadal tylko 5.
Tutaj co? Max szkielet. Jeśli bym obniżył to, to stracę znowu. Ja będę miał mniej trochę HP, co nie jest problemem, z jednym do szkieletów. Wiecie, co gra mnie chyba chce zachęcać, chyba żebym dalej próbował, ale... Ja powiem szczerze, no, chciałbym. Jednak z drugiej strony mam trochę materiałów. No nie za dużo oczywiście, ale no trochę jednak nagromadzonych. A... No nie okłamujmy się, te materiały są mi... Bądź co będzie potrzebne. Żeby móc dalej rozwijać wioskę. Przygotowywać się no, może na jakieś nowe podejścia. Czy cokolwiek. No, tak, tak, teraz będziesz rzucał ci we mnie gro ciągle rzeczami na 8 poziomie. Bez przesady. Decyzję już i tak podjąłem. Nie zmienię jej. Dobra. Aż tam akurat ta walka to pokazuje? Nie, dobra, nie pokazuje tego jakoś bardzo widocznie. Może to jest kwestia tego, że troszkę są na poziomie 5, może tak nazwę. Co też trochę zmienia. Niestety na tyle mało, że jednak. W ogóle stanęła się, bo już nie ogarniam nawet. O, super, dostałem kolejny. Kolejną garderobę. No cóż. Fajnie było, może był jakiś potencjał na to, żeby wiecie, żeby coś zrobić. Gdybym tego nie zepsuł, ale póki co, retreat. I zobaczmy, czy mogę coś nowego, fajnego zbudować. Ale z tego co widzę, to bym mógł, ale kamienia brakuje jak zwykle. Więc cóż. No cóż. Na tym zakończymy dzisiejsze spotkanie, z tego co widzę. Może pójdę dosłownie na Lisza, czy tam Licza dalej, nie wiem, jak trochę farmić kamienia czy coś, żeby... Nie musieć was tak męczyć tym, że przez dłuższy czas nie mogę rozwijać. Chyba, że... Nie, tutaj nie mamy tej kuli, nawet nie wiem co to do końca jest, ale no. Na farmie kamienie, na farmie inne rzeczy spróbujemy może już po bardzo dużo ulepszeń zarzucić przed następnym odcinkiem. I tym razem żartuję serio, to zrobienie tak jak ostatnio, że w sumie nafarmiłem, ale tyle co i nic. Dobra, mniejsze naprawdę. Dziękuję bardzo, no i trzymajcie się, hej hej, do zobaczenia, pa pa. No hej.